Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich w moim kolejnym odcinku z cyklu Wszystkie utwory Fryderyka Chopina i ich analiza. Dziś przed nami preludium numer 10, preludium w tonacji cis-moll. Po potędze E-dur mamy ulotność i zwiewność preludium cis-moll. Ale z czym nam kojarzy się to preludium? Nie wiem, czy Państwo również, ale mi bardzo kojarzy się sposób zapisu tego preludium z środkowym fragmentem skerca cis-moll, który zresztą Chopin tworzył w tym samym czasie. Mniej więcej tak w tym samym czasie było też pisane to skerco, powstawały pomysły. Otóż tam ideą był chorał przerywany tymi takimi ulotnymi, zwiewnymi... zwiewne figuracje. I tutaj mamy to samo, tylko to się zaczyna figuracjami. A tutaj jakby chorał. Znów. Ewidentnie dwie różne osoby. Preludium jest znów, każde z preludium, ale to znów Państwu pokażę, jest jak ten przepiękny obraz namalowany na piórku ptaka. Tak krótkie, tak ulotne, trwające pół minuty. Najkrótsze czasowo chyba preludium Chopina. A zawiera w sobie dwie postaci. Jakże inne. Dwa światy. Jak można zamknąć dwa światy w jednym króciutkim preludium? Chopin tylko to wiedział i to zrobił. Jakże idealnie. Oczywiście, z racji tego, że preludium jest krótkie, napisane zostało gdzie? Na Majorce. A więc Chopin machnął preludium w ciągu jednego dnia, poprawił następnego i miał załatwione i był bliżej ukończenia całego cyklu. Spróbujmy krótko zanalizować te dwie części. Zacznijmy od tej części szybkiej. Jak ona jest zbudowana? Lewa ręka ma tylko takie dodające, jakby na gitarze ktoś. I cały czas w ten sposób jakby dodaje tylko jakieś przyprawy tej prawej ręce. A ręka prawa ma takie bardzo niejednorodne rytmicznie, choć tego nie słychać może, przebiegi. Otóż te przebiegi, proszę Państwa, które słyszymy, one są zbudowane w taki sposób. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Czyli ta 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 ta. Tylko oczywiście tempo jest bardzo szybkie, ale myślę, że ważne jest dla Chopina to, aby to nie było 5. Bo 3 plus 2 w muzyce nie zawsze jest 5. W matematyce tak. Ale muzyki w muzyce nie, to zależy od kompozytora. Dlaczego? Bo jeżeli mamy metronom, i ja to Państwu teraz pokażę, jeśli mamy metronom, który stuka nam, o, dobre tempo, możemy to podzielić na 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery, za szybkie tempo, przepraszam, za szybkie tempo, żeby Państwu pokazać to za szybkie tempo, o, tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 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 ta, 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 ta. Ale można podzielić na 3 plus 2, czyli ta, 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 i też mamy 5 stuknięć na jedno tutaj stuknięcie, ale już jest inaczej. Więc
ja to Państwu jeszcze pokażę w szybszym trochę tempie. Mamy 3 plus 2. Mamy 5, jak nie powinno być. I niestety tak słyszy się takie wykonania. Mówię niestety, bo wydaje mi się, że Chopin tak nie chciał. Wiemy, z mnóstwo jest dowodów na to, że Chopin potrafił napisać cyfrę 5. Potrafił napisać 5 nut i nadać im jakby równorzędność czasową w postaci właśnie 5. Tutaj tego nie chce. Co więcej, na każdą pierwszą mamy akcent. Czyli jakby tak naprawdę z nut, proszę Państwa, wynika, że to powinno być grane tak. Proszę Państwa, tak, troszkę wolniej. Proszę posłuchać. Te akcenty jak gwiazdy na niebie powinny lśnić. Czyli to się wtedy robi magiczny utwór. Jeszcze raz. Ja teraz gram 3 plus 2 i robię te akcenty. I trzeba jakby zwolnić na tych dwóch następnych nutach. Bardzo to jest skomplikowane wbrew pozorom. Trudne. Jeszcze raz. Coś mi teraz przestało wychodzić. O, już dobrze. I teraz mamy na to odpowiedź. I to się pojawia raz, dwa, trzy, cztery razy. Odpowiedź na to jest to właśnie chorałowa w dole. Takie jakby wspomnienie. Troszeczkę jakby wspomnienie poprzedniego preludium. I ono ma taki charakter, ja bym powiedział, trochę bohaterski. I kończy się akcentem, co ciekawe. Nie powinno, ale Chopin chce. Więc powinniśmy zakończyć. Ale Chopin chce akcent na ostatnią nutę. Ponieważ to jakby ta część, nazwijmy ją chorałową, chociaż ona nie jest, ale ze skerca cis-moll. Ona ma potem swój ciąg dalszy. Teraz nagram tylko je i połączę w całość, żebyśmy to usłyszeli. Przerwane właśnie tą taką jedną nutą jeszcze i zakończenie. A więc ta melodia, która ma zupełnie inny charakter, jest przerywana przez charakter taki ulotny. Ja to sobie nawet napisałem. Oczywiście troszkę tak sam wymyślając, że Chopin to chyba musiał na tej majorce bardzo dużo owadów widzieć latających. I pewnie obserwował jakieś takie piękne, jakieś owady, które gdzieś tam fruwały, latały, albo jakieś małe, piękne ptaki. I wymyślił sobie, że może muzyką oddać lot takiego szybkiego owada. I właśnie w ten sposób. Także ja to sobie tak trochę, oczywiście pół żartem wymyśliłem, że to jest taka muzyka, która naśladuje lot jakiegoś małego owada. Jak mówię, preludium bardzo krótkie, więc i analiza długa być nie musi. Posłuchajmy na zakończenie jeszcze raz w całości. Spróbuję podkreślić te akcenty, zagrać ciut wolniej i również podkreślić dualizm tego preludium, a więc dwa charaktery w jednym preludium. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia.